tvpodkarpacie.pl. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu upłynęła pod znakiem kredytu konsolidacyjnego, jaki zamierza zaciągnąć powiat sanocki. Mamy 3 kredyty, które chcemy skonsolidować w 2. Przy tych niskich stopach procentowych, gdy tamte wcześniejsze były zaciągane w okresie, gdy te stopy były bardzo wysokie, jest to duża oszczędność dla budżetu na przestrzeni kilku lat. Dlatego, tak jak dzisiaj informowałem, jeżeli by się udało skonsolidować ten kredyt, nasze zadłużenie na koniec tego roku wyniosłoby 39%, a przypomnę, że gdy rozpoczynaliśmy kadencję, było ono na poziomie 32-33%. W efekcie 7 radnych głosowało za kredytem, 4 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu. Mam świadomość tego, co to jest kredyt konsolidacyjny i wiem, na czym on polega. Natomiast, Szanowni Państwo, my radni dostajemy do karty uchwały uzasadnienie danej uchwały. I teraz zacytuję, Szanowni Państwo, dostaliśmy takie uzasadnienie do kredytu konsolidacyjnego, że wprawdzie artykuł 169 ustęp 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych będzie w tym przypadku naruszony, ale to jest działanie konieczne. No, Szanowni Państwo, no, mówi nam się, że zostaje naruszone prawo o finansach publicznych, ale jest to konieczne, no to, Szanowni Państwo, naprawdę no, trudno nie głosować przeciwko takiej uchwale. Natomiast radny Uruski do problemu podchodzi wieloaspektowo, zwracając uwagę na podłoże decyzji radnych. Kredyty musimy konsolidować. Jeśli są niższe odsetki z tego tytułu, to jest to działanie racjonalne. Mamy szansę na tym uzyskać określony zysk, więc trzeba to robić. Natomiast mnie interesowały i interesują mnie działania, które poza kredytami konsolidacyjnymi prowadzą też do zmniejszenia właśnie deficytu powiatu sanockiego, czyli oszczędności w samym starostwie, w jednostkach podległych, jakie bezpośrednio zostały uczynione i jaki to będzie miało właśnie wpływ na deficyt budżetu powiatu sanockiego. Zaś Agnieszka Haduch uważa, że decyzja radnych jest racjonalna. Będą w czasie skargi zachowane, będą niższe odsetki i to spokojnie w chwili obecnej spłaci powiat kredyty już zaciągnięte. Natomiast to będzie nowy kredyt, który będzie o niższym stowaniu, będzie w czasie złożony i wskaźniki będą zachowane. A to pozwoli normalnie funkcjonować powiatowi. Jednak radny Drost takim optymistą nie jest. Czy gdyby finanse powiatu były stabilne, to oczywiście kredyt konsolidacyjny jest wskazany. Natomiast w tej sytuacji, kiedy budżet powiatu jest zachwiany, kiedy no, mamy poważne problemy finansowe, ja traktuję to jako fiasko finansów powiatowych. I podobnie do sprawy podchodzi radny Tadeusz Nabywaniec. Nie chcę wyciągać daleko idących wniosków, ale nie rozumiem, dlaczego tak nierozsądne działania prowadzi zarząd powiatu i dlaczego radni przegłosowują takie decyzje. Myślę, że w powiecie sanockim, w starostwie może nastąpić całkowity krach finansowy. tvpodkarpacie.pl